Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Vampir. Ja jestem Juno i z panią Crane. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Mogę tak w ogóle więcej się o niej dowiedzieć. I tak, widzę, że w zależności możemy też pewnie wysysać osoby fabularne, ale ja raczej będę starała się być tu postacią bardziej pozytywną. I dobra, to nie można tego ciągnąć. O. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. To znaczy, to jest Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Bo właśnie, bo w kwestii, o, to nielegalne, ojej, no to ona chyba wie, ale właśnie. But why Lady Ashbury? Why her of all people? She's pristine and proper, all right, but that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. No, raczej nie ufa. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. Dobrymi, jak to mówią, are you going to turn me over to the authorities? O kurde, to by mi się podobało. Nurse Crane. A miałam być dobra. There is no question that the work you've done here is extraordinary, but this dispensary is incapable of coping with the outbreak. It's only a question of days before the situation at hand will overwhelm us. I cannot allow it. It's my duty to put an end to this immediately. Ja po prostu nie umiem być dobra. I mówię to z lekką goryczą. I'm not ashamed. I did what was right. Bo nawet normalnie, jak staram się być dobra, to mi nie wychodzi. But we had so much in common, Doctor. A tak przynajmniej mamy punkty PG. No cóż. Wskazówka nie zadziałała. A mnie to tak bardzo interesuje. No cóż. Co to było? Coś na dole się dzieje? A masz. Au! Co ty sobie myślisz? Że na mnie takie rzeczy podziałają? Smutne. No i cały ten przybytek możemy teraz ładnie przeszukać na spokojnie, prawda? I zakładam, że teraz to my mamy wrócić do szpitala. Oczywiście nie mam nic przeciwko. Czy słyszą tutaj szczurki? Niby nie lubią zabijać zwierząt, ale skoro to nam daje zyski, jeszcze tak powiem. No co? To co lubię, a czego nie lubię, schodzi na dalszy plan, nie ukrywam. Ta Ashburn może być... Nie, chciałam ominąć bardzo. Ta Ashburn może być niebezpieczna. No, serio muszą z nimi walczyć? No dobra, jak muszą, to muszą. Dobra, ten z ogniem. A, macie. Dobra, po kolei.
No, jakim cudem? Zrobiłam piękny unik, powiedzmy. Piękny po mojemu piękny. No, i jeszcze raz. Dobra, aut, nawet silniejszy drogowy nie są aż tak bardzo trudni w dalszym czasami. Tylko kwestia to cały czas patrzeć na to, co się robi. Jak zwykle zresztą. No ale wiecie, że ja o takich rzeczach to w grach raczej nie myślę. Możemy tu przez... No, myślałam, że możemy... Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. E. Nie, nie chcą. Come on in. A może? Może mamy z nim jakieś rozmowy? We've not been formally introduced. I am Darius Petr... Nie, raczej Goodbye. Nic ciekawego tu nie widzą. No dobra. Tym razem tędy już wyjdę. Wow, jak miło, że sobie drzwi mogą wreszcie odblokować. Znowu grzebanie w śmietnikach. Super po prostu. A w tym mogę pokmerać? O, jakaś kobiecina. Good evening, miss. Good evening, sir. Jaka kwiecista. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Ciekawe, czy możemy... No, naprawdę żadnych takich osobistych pytań? Tell me, who... The region itself is something to see, but I would say... Camellia the mute florist who gives away her flowers. Czyli jednak nie ma. Au, goodbye, Miss Swanborough. Mój pies podgryza mi palec. Świetnie. Ona ma na sobie lisa. Myślałam, że to jest zwykły jakiś szeliczek, a to kurde lis. Ła, Boże, wiecie, takie miniaturowe maltańczyki, one gryzą czasem gorzej niż naprawdę wielkie psy, więc wystrzegajcie się jeszcze bardziej niż wampirów. Mogę go wyssać? What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do. What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed. And I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Czyżby? I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Wow. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. My mamy wystarczająco sporo swoich własnych problemów. I tak, kolejne przedmioty, czyli to pewnie znaczy, że trzeba będzie coś pokombinować. It's locked, all right. A, zamknięte. Czyli co, trzymamy się głównej ulicy. Na co w zasadzie nie narzekam, bo to chyba wydaje się najrozsądniejsze i najbezpieczniejsze, jeśli nie umiesz walczyć, tak jak jest to w moim przypadku. Szkoda, że nie mamy jakichś takich konkretnych wampirzych teleportacji jakoś w ramach mapy. Nie wiem, nie umiem w sumie sprecyzować, o co mi chodzi. Whoever left these marks did so deliberately. Czyli
Rozumiem, że wampirza wizja. O, tutaj. Cholera! Spadłam w jakąś głupią pułapkę, tak? Rozumiem. Ała. Dobra, ten chyba jest mocniejszy jakiś. No, co to ma być? No nie, ja zaraz zginę. Ja ludziska zaraz zginę. Ciekawe, czy mogę im uciec. Na przykład tu jakoś. Jakoś nie mogę. Wygląda na to, że muszą walczyć. Co? W moim przypadku może być teraz dość problematyczne. No dobra. Staram się po prostu uniknąć całkiem sporo robić. No. Czy on schował głupie? Mogę się napić. Dobrze, to mnie uratuje prawdopodobnie. Out. Mogę. Wszystko wygląda pięknie, o ile mi się udaje. Auć. No i co, dobra pasta zakończona? A jeszcze tego. I został ostatni, prawda? Czy co? Nie wiem, co mówimy. Mogę ugryźć? Chyba nie bardzo. Ale zaraz po nim. O, kolejny się zlecił. Świetnie. A my mamy pałę policyjną. Przejdę się na pewno. Chociażby dla szpanu. Dobra, co z was, panowie, powypadało? Nic ciekawego? Naprawdę? O, no świetnie. Mogłam... Czyżby tego jakoś uniknąć? O, co to jest? Szczurki. I to nie jedno. I can't believe I'm doing this. Dobra, to może jak jest cholera, może jeszcze w czyimś domu się... A, jest i kryjóweczka! To fajnie. Czyli tak, czas na ulepszenie. Co to zwiększy? No, w sumie można chyba w to ładować. Tyle mamy PD, co to jest? Nie chcę, co to? Zasłona cienia? Jak to działa? Nie, raczej nie. To? Bariera? To jest, brzmi świetnie przynajmniej, zwłaszcza ta eksplozja. To krzepliwość. Może jakieś takie pazury ulepszymy. To podoba mi się walka pazurami. To jest... Tak, ogłuszenie chyba też dobra sprawa. I ciekawe, czy mogę tylko w jedno ładować. No, na razie to w zasadzie za wiele nie mogą zrobić. Mocno gryzienie. Niech będzie. To mi się chyba podoba. To, co ja tam z nim nawymyślałam. Jeszcze tylko chyba... ważne wydarzenia w dzielnicy. No, spoko. Po prostu opryszków i policji pewnie wszędzie będzie pełno. Uzupełniamy sobie. Teraz nie mogłam uzupełnić. Tu jeszcze szafka. O. Dobra, co ja chcę zrobić? Co to jest? Łagodna dawka.
Może warto takie rzeczy mieć, bo jak można je zrobić, to dlaczego by z tego nie korzystać, prawda? A tak w ogóle chyba jeszcze jakąś broń można ulepszyć. Mhm. Nie wiem, dlaczego tego nie używam. Czym ja w ogóle tu walczę? Trzeba by chyba to usprawnić. I zwiększa absorpcję albo... Czas walczę. I druga ręka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O! Przyjmiemy szczurkę. I chyba jesteśmy gotowi do drogi, co? Tylko jeszcze się upewnię na mapie, czy ja dobrze myślę. Tak, mamy na wprost iść. Czyli tak, stąd trzeba wyjść, niestety. I tędy, prawda? O, mogę tu? Jakieś drzwi. Czy ja przez czyjeś mieszkanie mogę przejść? Czy tylko wejść i wyjść? I nasza droga tam jest. Okej. To też nie wydaje się aż takie skomplikowane. Tylko czuję niestety, że znowu wpadną gdzieś w pułapkę. Jest tu ktoś? Coś? Wampiry, które raczej sobie ominą. Ja wiem, że nie robią zbyt wielu tu zadań pobocznych, ale po prostu mi się nie chce. No tutaj to, a to przynieść komuś portfel, a to coś tam. One jakieś nie wydają mi się wyjątkowo ciekawe. Przynajmniej ciekawe na tyle, bym miała się nimi specjalnie zajmować. Tutaj ktoś tam biegł, czy mi się wydawało. Może i się wydawało. Nie wydaje mi się, by był aż taki sens na nagrywanie, jak tam pomagam w zasadzie mało istotnym osobom. Tak, jakby takie istotne było. Jak się gubią po pomieszczeniach. No sorry, nie będę wam przecież tego wszystkiego wycinać. Gdzie ta Lady Ashburn siedzi? Tu cały czas? A ja szukam jej w środku. Wow, za kotarkę wchodzimy. Ale moment sobie wybraliśmy. Nie no, spoko, rozumiem. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter, his cynical and perhaps ultimate expression.
The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say, I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed. Permanently. You will not be bothered anymore by the woman. Trochę czuję się pionkiem. And who was this woman? If you must know, she worked under my employ as Nurse Craig. But I'll wager that's not what will be written on her gravestone. You killed her? Is that what you consider discretion and diplomacy, Dr. Reed? I did what I thought was best and acted accordingly. You will learn that trust is a rare and precious commodity in the Immortals' world, my young doctor. And your actions have not induced me to offer you my support. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Myślałam, że raczej na przykład będzie, że myśli, że on... Że on myśli, że ona pije z trupów, czy coś takiego. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Wygodne. As innych ludzi. And no one sus- As you well know. Nie no, w sumie wiadomo, ona jest dość sprytna i nieźle jej idzie. O właśnie. I know this is beyond the Zwłaszcza, pale, że kobiet się obiekt nie pyta. May I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now. Ale od ilu masz 27 lat, I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a... Czyli pewnie nie powie. No właśnie. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising... Co? Why did you... I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a scowl? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Okay. A teraz... Ciekawe, co ona o mnie wie. I've been hearing a voice talking in my head. Hush! Tell no one this. No, raczej nigdy w żadnym świecie, w żadnej rzeczywistości nie jest dobrze, gdy słyszy się głosy. Nie wątpię, że ona jest, ale możemy zapytać. Excuse me. No właśnie, wiedziałam, że nie ona, więc nie będziemy się o to zapytać. I don't understand. Why was I created and then left for dead? Przypadkiem? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. No, jak powstają, to raczej dość oczywiste. No i to też... O Londynie mamy jakieś ciekawe pytania? When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone. But it seemed they have been recruiting. No, w sumie w tych czasach to nie dziwne.
dobra, to by chyba było na tyle. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Owszem, szybko, ale dopiero w kolejnym odcinku. Na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć.